Nauka i religia toczą walkę od tysięcy lat. Z każdej próby to nauka wychodzi zwycięsko. Wraz z rozwojem nauki Bóg ma coraz mniej do roboty. Tymczasem połączenie wiary i technologii przybliża nas do wyjaśnienia największej zagadki życia. Jestem wierzący, więc nauka to dla mnie sposób na zbliżenie do Boga. Istnienie Boga. Kościół katolicki od wieków zwalczał naukę, obawiając się, że ta podważy fundamentalne prawdy wiary. Naukowcom zarzucano herezję. Ukrywano ich odkrycia, a nawet zmuszano do ich odwoływania pod groźbą śmierci. Współcześnie nastąpiła spora zmiana. Ludzie dziwią się, że jestem księdzem i zarazem naukowcem. Co więcej, pracuję w Obserwatorium Watykańskim. Zastanawiają się, po co komu obserwatorium w Watykanie. Znakomicie wyposażony ośrodek znajduje się na wysokości 3300 metrów nad poziomem morza. Teleskop o długości 1800 cm pozwala obserwować zakątki galaktyki odległe o miliony lat świetlnych. Pracują tu specjaliści w dziedzinie astronomii i kosmologii. Są wierzący, a naukę wykorzystują jako sposób na odnalezienie Boga. Przestrzegamy zasad metodologii naukowej przyswojonej w trakcie studiów. Biorąc pod uwagę napięte dawniej relacje Kościoła i nauki, istnienie obserwatorium stanowi zaskoczenie. Od czasów oświecenia relacje między nauką i religią były burzliwe. Naukowcy wyjaśniali kolejne sekrety świata, przerażając tym ludzi Kościoła. Bali się, że nauka całkowicie zmarginalizuje Boga, niszcząc tym samym wiarę. And with that goes a whole way of life, a whole worldview. Przez stulecia podważanie wizji świata przedstawionej w Biblii bywało ryzykowne. Na początku XVII wieku postawiono przed sądem znamienitych astronomów, których odkrycia zaprzeczały przesądom utrwalonym przez religię. Za największe zagrożenie uważano teorie Kopernika i Galileusza. Kościół nauczał, że Ziemia stanowi centrum Układu Słonecznego, wokół którego krąży Słońce. Kopernik i Galileusz głosili, że to Słońce jest centrum naszego Układu Planetarnego. Dla niektórych hierarchów katolickich teoria Galileusza, że to Ziemia krąży wokół nieruchomego Słońca, stała w jawnej sprzeczności ze słowami zapisanymi w Biblii. Kościół katolicki całkowicie zmienił podejście od czasów Galileusza. Dlaczego nauka przestała uchodzić za wroga religii? Powołanie Obserwatorium Watykańskiego dowodzi, że Kościół ceni wiedzę naukową. Większość astronomów wypatruje w gwiazdach nieznanych światów. Tymczasem pracownicy tego obserwatorium szukają dowodów na istnienie Boga. Wypatrują działania Najwyższego już w samym stworzeniu świata. Kiedy cofniemy się aż do Wielkiego Wybuchu, nasuwa się pytanie, co było wcześniej?
Tutejsi naukowcy zakładają, że istnieje ktoś, kto zainicjował Wielki Wybuch. Wielki Wybuch uwolnił potężny ładunek energii, która przemieniła się w materię. Watykan zaakceptował wyjaśnienie, że zderzenia atomów wodoru pod wpływem osobliwości grawitacyjnej doprowadziły do powstania gwiazd i galaktyk, czyli znanego nam Wszechświata. W wyniku określonego łańcucha zdarzeń z zupy cząstek elementarnych wyłoniły się gazy i pył, z których powstały gwiazdy i planety, a następnie życie. Cały nasz świat, od galaktyk po żaby czy inne stworzenia, powstawał w wyniku ewolucji. To najlepsze możliwe wyjaśnienie. Czy to efekt przypadku, czy świadomego działania? Religia, w odróżnieniu od nauki, zakłada boską ingerencję w proces tworzenia świata. Wielki Wybuch po prostu nastąpił. Nie widzimy potrzeby, by zakładać działanie siły sprawczej. Stephen Hawking powtarzał, że pytanie, co było przed Wielkim Wybuchem, jest równie zasadne, jak rozważania, co jest na północ od bieguna północnego. Hawking wzbudził kontrowersję stwierdzeniem, dzięki grawitacji wszechświat mógł powstać z niczego. Stephen Hawking i jego zwolennicy odrzucają udział Boga w stworzeniu świata. To absurd. Ta różnica podejścia wyznacza granicę między głównym nurtem nauki a nauką opartą o wiarę. Kościół przestał odrzucać wiedzę naukową. Badacze pokroju ojca Coyna przyjmują model wszechświata dostrojonego do życia, który godzi religię z nauką. Zgodnie z tą teorią, warunki umożliwiające powstanie życia są tak specyficzne, że nie mogły zaistnieć przypadkiem. Koncepcja wszechświata dostrojonego do życia wyjaśnia powstanie znanego nam świata, gdzie Bóg wystąpił w roli architekta. Gdyby zabrakło którejkolwiek z niezbędnych składowych, nie byłoby nas na świecie. Dostrojenie do życia oznacza idealne dopasowanie stosownych czynników, niczym w bajce o Złotowłosej. Zupa nie była ani zbyt gorąca, ani zbyt zimna. Powstał wszechświat, w którym rozwinęły się istoty, zdolne do zadawania fundamentalnych pytań. To jeszcze nie dowodzi istnienia Boga, ale przemawia za słusznością tej koncepcji. Wedle teorii wszechświata dostrojonego do życia, Bóg stworzył wszechświat, ale szczegóły pozostawił naturze. To nie tak, że Bóg zaplanował każdy drobiazg. Nie ma mowy o predeterminacji. Stworzył wszechświat, który się swobodnie rozwija. Ta koncepcja umożliwia próbę naukowego wykazania istnienia Boga. Obserwatorium Watykańskie stanowi zaledwie część badań wykorzystujących najnowocześniejsze technologie. Związani z Kościołem naukowcy nie ograniczają się jedynie do kosmosu. Archeolodzy szukają śladów boskiej obecności na Ziemi. Podążają tropami wskazanymi w Biblii. Ta księga stanowi odwieczną oś konfliktu między nauką i wiarą. Wielu naukowców kwestionuje pochodzenie części ksiąg i opisywanych w nich zdarzeń. Traktowana dosłownie staje się niewiarygodna dla naukowców. Wierzący uznają Biblię za pochodzącą bezpośrednio od Boga i szukają naukowych dowodów na poparcie tej koncepcji. Zakładają, że wyjaśnienie biblijnych cudów stanowiłoby zarazem potwierdzenie istnienia Boga.
Pewien człowiek dokonał sensacyjnego odkrycia w północnej Etiopii. Byłem kryminalistykiem i policjantem. Korzystam ze swojego doświadczenia do rozwiązywania biblijnych zagadek. Stanęliśmy właśnie u progu wyjaśnienia chyba najważniejszej tajemnicy. Bob Korniuk szuka Arki Przymierza, skrzyni, w której przechowywano tablice z dziesięciorgiem przykazań. Wielu ludzi wątpi w jej istnienie, ale zdaniem wierzących Arka potwierdziłaby istnienie Boga. Wedle Starego Testamentu Bóg porozumiewał się z Izraelitami za pośrednictwem Arki Przymierza. Stanowiła widomy znak Bożej obecności. Modlono się do niej, lecz później nieoczekiwanie przepadła bez śladu. And no one knows what happened to it. Nie wiemy, czy Arka zakończy spór o istnienie Boga. Najpierw trzeba ją zresztą znaleźć. Archeolodzy przeczesali całą planetę w poszukiwaniu informacji na temat Arki, ale trop zdążył dawno ostygnąć. Bob Korniuk skupił się na obszarze, który może dostarczyć cennych poszlak. Wlewali tutaj krew. Historycznych relacji mnisi pokazali mi dziurę wybitą w kamieniu. Twierdzą, że osadzono w niej pal namiotu spotkania oraz tropów prowadzących do odnalezienia Arki. Ludzie od wieków spoglądali w niebo. Najpierw wznosząc modły, później w celach naukowych. Połączenie tych pozornie przeciwstawnych koncepcji może stanowić rozwiązanie zagadki istnienia Boga. Bob Korniuk poszukuje zaginionej Arki Przymierza. Ponoć ta niezwykle istotna w Starym Testamencie skrzynia zawiera klucz do Bożej Wszechmocy. Jej odnalezienie miałoby olbrzymie znaczenie dla nauki i religii. Przepadła jednak wieki temu. Szukamy Arki Przymierza. Izraelici otaczali ją nabożną czcią, lecz w pewnym momencie po prostu przepadła. Bob Korniuk przeanalizował historię Arki w poszukiwaniu wskazówek. Bóg dał Mojżeszowi wyraźne instrukcje dotyczące budowy Arki. Powstała potężna skrzynia, w której ukryto kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. Miała około metra długości i 3/4 metra szerokości. W środku i na zewnątrz pokryto ją złotem. Pokrywę Arki wieńczyły dwa anioły. W środku spoczywały potęga i gniew Boży, dlatego tylko wybrani kapłani mogli się do niej zbliżać. Brak szacunku wobec Arki kończył się śmiercią. Jej moc burzyła miasta, kruszyła mury i wstrzymywała rzeki. W 960 roku przed naszą erą Arkę złożono w pierwszej świątyni jerozolimskiej. Ta informacja w Księdze Królów stanowi ostatnią biblijną wzmiankę na temat skrzyni. Nigdzie nie napisano, że została skradziona lub zniszczona. Po prostu przestano o niej mówić. Znawcy Biblii prezentują rozmaite koncepcje na temat dalszych losów Arki. Korniuk uznał za najbardziej obiecujący trop badania rozpoczęte w latach 80. przez korespondenta The Economist Grahama Hancocka. Hancock założył, że Arkę zabrano ze świątyni Salomona w czasach pogańskiego władcy. Szalony i zły Manasses umieścił w świątyni pogańskich bożków. Kapłani postanowili chronić Arkę przed świętokradztwem, choćby miało to oznaczać zabranie jej z dotychczasowego miejsca. Oddani Lewici wynieśli Arkę zgorszeni praktykami odbywającymi się w świątyni.
Korniuk przypuszcza, że wyruszyli z Jerozolimy w stronę Egiptu i dalej wzdłuż Nilu. Poszlaki potwierdzające tę teorię znajdują się na skalistej wysepce Elefantyna. Odkryto tutaj ruiny starożytnej świątyni, zbudowanej na wzór jerozolimskiej świątyni Salomona. Rzekomo tutaj umieszczono arkę, ale wkrótce znów znalazła się w niebezpieczeństwie. Na Elefantynie wybuchły zamieszki. Zdaniem historyków, najazd Egipcjan na wyspę zagroził arce. Korniuk uważa, że powód ataku może wskazywać, co się stało ze świętą skrzynią. Arka była ponoć tak potężna, że składano przed nią krwawe ofiary. Prawo żydowskie zabraniało podobnej daniny, z wyjątkiem arki. Żydzi składali w ofierze barany czczone przez Egipcjan. To doprowadziło do wojny i zniszczenia świątyni. Bob Korniuk przypuszcza, że w trakcie walk arkę wywieziono. Pytanie tylko, dokąd? Daleko od Etiopii Księga Wyjścia zaciekawiła innego badacza, próbującego zasypać przepaść między nauką i religią. Wierzę w naukę. Uważam, że dostarcza wyczerpujących wyjaśnień reguł rządzących światem. Z drugiej strony znajduję w Biblii wskazówki potwierdzające istnienie Boga. Sir Colin Humphreys jest fizykiem i zarazem gorliwym chrześcijaninem. Wierzy, że nauka może wyjaśnić sekrety Starego Testamentu i dowieść sprawczej roli Boga. Zaczyna się od znanej opowieści o rozstąpieniu się Morza Czerwonego. Egipt. 1446 rok przed naszą erą. Księga Wyjścia opisuje, jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli, lecz wojska egipskie dogoniły ich nad brzegiem morza. Nie mieli dokąd uciekać, lecz w nocy zerwał się potężny wiatr, który rozdzielił wody. Izraelici przeszli suchą stopą na drugi brzeg. Tymczasem podążająca za nimi armia Faraona utonęła w powracających falach. Dla wierzących ta opowieść stanowi dowód boskiej interwencji. Współczesna fizyka i dynamika płynów podsuwają inne wyjaśnienia. W najszerszym miejscu Morze Czerwone ma ponad 300 km, a jego głębokość dochodzi do 490 metrów. W którym miejscu mieliby przejść Izraelici? Zdania są podzielone. Ale wielu znawców Biblii wskazuje cieśninę tirańską na Zatoce Akaba, która rzekomo najlepiej pasuje do starotestamentowego opisu. Zatoka ma w tym miejscu niespełna 13 km szerokości. Z powodu rafy koralowej morze jest tu wyjątkowo płytkie, choć i tak ma ponad 9 metrów głębokości. Nikt tędy pieszo nie przejdzie. Dochodzi kwestia armii Faraona, która ścigała Izraelitów. Dlaczego Egipcjanie nie zdołali pokonać Morza Czerwonego? Dla niewierzących ta nieprawdopodobna historia stanowi dowód na to, że Stary Testament jest zwykłą fikcją. Naukowcy postanowili zbadać sprawę. Jako naukowiec zacząłem się zastanawiać, jak to mogło wyglądać.
Wyjaśnienia zagadki może dostarczyć prawo fizyki, którego działanie obserwujemy nawet w szklance wody. Jeśli napełnimy szklankę aż po brzegi i dmuchniemy, ciecz się wyleje. Silny wiatr operujący na dużej powierzchni wody również przesuwa jej masy. To doskonale znane nauce zjawisko. Obserwujemy czasem, jak potężne masy wody ustępują, a później z olbrzymią siłą wypełniają ponownie zwolnione miejsce. Humphreys założył, że w tym przypadku zjawisko zaszło w ogromnej skali. Silny wiatr spowodował tak zwaną cofkę. Dr Carl Drews z Centrum Badań Atmosfery uważa, że Humphreys podąża właściwym tropem. Kiedy silny wiatr dłuższy czas uderza w powierzchnię wody, dochodzi do cofki. Masy wody odsuwają się od brzegu i poziom morza opada. Odsłania się dno morskie. Drews wykorzystał moc obliczeniową potężnych komputerów, by prześledzić przypadki cofki od Nilu po wybrzeże Anglii, a także wydarzenia na Wielkich Jeziorach w 2006 i 2008 roku. Co 5 do 10 lat obserwujemy podobne zjawisko na jeziorze Erie. Silne wichury z zachodu powodują burze nad Buffalo. Tymczasem w Toledo ogromna część jeziora się cofa, odsłaniając dno. Różnice między przeciwległymi krańcami jeziora sięgają wtedy nawet 5 metrów. Zadziwiające. Zakładamy, że tafla wody powinna być płaska. Tymczasem długotrwały, silny wiatr powoduje takie różnice. Żeby rozdzielić wody Morza Czerwonego nawet w najpłytszym miejscu cieśniny tirańskiej, trzeba by wyjątkowo potężnej wichury. Co więcej, wiatr musiałby wiać wiele godzin w określonym kierunku. Odpowiednio silna cofka mogłaby mieć miejsce jedynie na długim paśmie wody. Humphreys sięgnął do Biblii po wskazówki. Wedle Księgi Wyjścia z północnego wschodu nadciągnął silny wiatr, który wiał całą noc. Naukowiec założył więc, że potężny wicher operujący przez kilka godzin wzdłuż Zatoki Akaba mógł odsłonić most lądowy. Zatoka Akaba ma 180 km długości. Przy huraganowym wietrze woda mogła się cofnąć co najmniej 700 metrów. Na podstawie danych satelitarnych dr Carl Drews stworzył model zatoki i otaczającego ją lądu, by sprawdzić efekty działania wiatru. Użyłem map geologicznych, wyników badań terenu i ułożenia osadów, by odtworzyć układ rzek i zatok w okresie biblijnym. Nałożyłem na to komputerowo wody oceaniczne, a także wiatr o szybkości 100 km na godzinę. Taki wiatr przygina człowieka do ziemi, ale mimo to można dość szybko iść przed siebie. Huragany i cyklony zwykle tworzą się na otwartym oceanie. Czy więc tak potężna burza mogła uderzyć w śródlądowe Morze Czerwone? Wedle badań oceanograficznych Uniwersytetu Floryckiego taki sztorm nawiedza ten obszar raz na 2400 lat. Prawdopodobieństwo jest więc niewielkie, ale istnieje. Uwzględniając biblijny opis i naukowe modele, Drews odtworzył chronologię wydarzeń z Księgi Wyjścia. Idealną burzę. Według Biblii trwało to całą noc. Mój wiatr gwałtownie ucichł więc po 12 godzinach. Okazało się, że wody się rozstąpiły i pozostały tak przez 4 godziny, by znów opaść. 4 godziny nie wystarczyłyby 2 milionom Izraelitów do przejścia na drugi brzeg Morza Czerwonego.
Czyżby nauka dowiodła właśnie nieprawdziwości biblijnej relacji? Tłum ludzi w wąskim przejściu i krótkim czasie. Z tego powodu wiele osób wątpi w prawdziwość Księgi Wyjścia. Humphreys tłumaczy tę kwestię nieścisłościami przekładu Księgi Wyjścia. W starohebrajskim to samo słowo miewało wiele znaczeń. W Księdze Wyjścia określano tysiąc słowem alef, które oznacza też oddział czy też grupę. Wiemy, że oddziały wojsk faraona składały się z 10 żołnierzy. Kiedy uwzględnimy więc inne znaczenie słowa, zamiast 650 tysięcy dorosłych mężczyzn wyjdzie nam zaledwie 5 tysięcy. Po dodaniu kobiet i dzieci będzie raptem 20 tysięcy Izraelitów, co wydaje się bardziej realne. Obliczenia Humphreysa umacniają tezę, że przejście przez Morze Czerwone rzeczywiście miało miejsce. Wedle szacunków fizyka takiej grupie Izraelitów wystarczyłyby 4 godziny. Wszystko się zgadza. Skomplikowane obliczenia matematyczne nagle się upraszczają i zyskujemy gotowe rozwiązanie. To niesamowite odkrycie. Model komputerowy dostarcza jeszcze jednego elementu układanki. Tłumaczy, jak Izraelici wykorzystali 4-godzinne okienko umożliwiające przejście. Tymczasem Egipcjanie utonęli w morzu. To jedna z największych rzezi w Biblii. Kosmolodzy, archeolodzy czy oceanografowie. Specjaliści z rozmaitych dziedzin szukają naukowych dowodów na istnienie Boga. Sir Colin Humphreys i dr Carl Drews próbują wykazać, że opisywane w Biblii wydarzenia rzeczywiście miały miejsce. Wykorzystując precyzyjne obliczenia i modele komputerowe, stworzyli symulację burzy, która rozdzieliła wody Morza Czerwonego, co opisano w Księdze Wyjścia. Założyli, że specyficzne warunki pogodowe spowodowały cofkę morskich wód, odsłaniając most lądowy, po którym Izraelici uciekli swoim prześladowcom. Księga Wyjścia opisuje również, jak woda pogrzebała armię faraona, która ścigała Żydów. Drews i Humphreys wyjaśniają to powracającą niczym tsunami falą pływową. Fala pływowa oznacza powstawanie wyjątkowo długich i potężnych fal zalewających miejsce, skąd woda się wcześniej cofnęła. Wiatr ucicha i woda nagle wraca. Grzmiąca ściana wody gna przed siebie, niszcząc wszystko na swej drodze. Z obliczeń naukowców wynika, że po cofce, która doprowadziła do rozdzielenia Morza Czerwonego, fala pływowa musiała być wyjątkowo potężna. Początkowo się zastanawiałem, dlaczego Egipcjanie nie uciekli przed powracającym morzem. Z obliczeń wynika, że nagłe ucichnięcie wiatru, który spowodował cofkę, wypiętrza falę pływową. Woda napływa z olbrzymią szybkością. Księga Wyjścia mówi, że Mojżesz uniósł dłoń ponad wodami i wiatr zamilkł. Bez względu na to, czy falę pływową przywołał Mojżesz, czy też powstała w wyniku naturalnych zjawisk, z pewnością błyskawicznie zmyła wojska faraona. Usłyszeli ryk w oddali, a potem ujrzeli pędzące ku nim z dwóch stron ściany wody. Fala zmiotła ich dokładnie, tak jak opisano w Księdze Wyjścia. Wszystko idealnie pasuje. Fale pływowe zdarzają się rzadko.
Dopiero niedawno naukowcy wypracowali model, który pozwala je przewidzieć. Stosujemy tu równania różniczkowe drugiego stopnia, których nie znano jeszcze 200-300 lat temu. Ówcześni naukowcy nie potrafili wyjaśnić więc cudu, który dla nas przestał stanowić zagadkę. Nowoczesne komputery umożliwiają tworzenie wielce skomplikowanych modeli, co pozwala w naukowy sposób szukać śladów boskiej interwencji. Powstanie teorii naukowych wyjaśniających wydarzenia z Księgi Wyjścia nie dowodzi jednak istnienia Boga. Mojżesz mógł mieć szczęście albo doskonale znać się na przepowiadaniu pogody. Określamy to cudem, bo gdyby nie zdarzyło się właśnie wtedy, Izraelitów wybito by w pień. Bardzo trudno przewidzieć takie zdarzenie. Mojżesz musiałby być naprawdę wyjątkowym szczęściarzem. Doszło do tego właśnie wtedy za sprawą boskiej interwencji. Obaj naukowcy się zgadzają, że dowodem istnienia Boga jest nie tyle samo rozstąpienie się wód, lecz raczej fakt, że doszło do tego właśnie w tamtej chwili. Trudno inaczej wyjaśnić, że nader rzadkie zjawisko atmosferyczne zaistniało wtedy, gdy Izraelici znaleźli się w potrzasku. Nauka wyjaśnia przebieg zdarzeń, religia zaś ich przyczynę. Zdaniem wielu osób naukowe wytłumaczenie odziera zdarzenie z cudowności. Ja uważam, że Bóg przestrzega reguł świata, które sam stworzył, więc nadal wierzę w jego ingerencję. Psalm opisuje, że Pan rozdzielił Morze Czerwone, nie zostawiając śladów swych stóp, czyli nie ukazał się jawnie. Naukowcy zmniejszyli przepaść między nauką i religią, aczkolwiek przyznają, że trzeba wiary, by wypełnić ostatnie luki. Należy zachować pokorę. Jesteśmy w stanie wytłumaczyć wyłącznie zjawiska naturalne. Umiem przeanalizować ruchy wody i wiatru. Przyjmuję, że Mojżesz znalazł się we właściwym miejscu i czasie, gdyż kierował nim Bóg. Bob Korniuk poszukuje Arki Przymierza. Trop zaprowadził go do Afryki Północnej. Przypuszcza, że Arka przez 300 lat spoczywała na Elefantynie, a następnie przeniesiono ją ze względów bezpieczeństwa do Etiopii. Dociera do kolejnego etapu podróży. Jedziemy do Gonderu, gdzie do dzisiaj mieszkają Żydzi. Uważają się za potomków tych, którzy przywieźli tu Arkę Przymierza. W całej Etiopii Żydzi stanowią mniej niż 1% populacji, ale istnienie tutejszej społeczności nie stanowi jeszcze dowodu na to, że jej przodkowie przybyli z Arką. Większość ekspertów uważa, że obecność Żydów tutaj to efekt przypadku. Naukowcy odrzucają koncepcję, że Arka Przymierza dotarła aż tutaj. Sprawdzimy, czy aby się nie mylą. Jesteśmy w Felash na terenie Etiopii. To wyjątkowe miasteczko, gdzie niegdyś mieszkała liczna społeczność żydowska. Większość Felaszów wyjechała, ale pozostały ślady ich obecności. Tutejsi Żydzi przybyli ponoć 400-500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Te groby pochodzą z bardzo dawnych czasów. Felaszowie zachowali żydowskie tradycje z jednym wyjątkiem. W Felasz składano krwawe ofiary, czego nie praktykuje żadna inna społeczność żydowska na świecie. Czy ma to związek z Arką? Korniuk rozmawia z jedyną rabinką, która tu pozostała. Kiedy osiedlili się tu Żydzi?
500 lat przed naszą erą. Według niej Żydzi zamieszkali tutaj 500 lat przed narodzinami Chrystusa, co się zgadza z moimi ustaleniami. Czy Felaszowie składali krwawe ofiary? Tak, etiopscy Żydzi składali ofiary z krwi. To łączy się z opowieściami o Arce, lecz nie stanowi jeszcze dowodu. Przyjechał do Gonderu, by znaleźć genetyczne pokrewieństwo między tą zamkniętą żydowską społecznością a kapłanami strzegącymi Arki tysiące lat temu. Czy pozwoli sobie pobrać próbkę śliny? Bardzo chętnie. Korniuk tworzy bazę DNA miejscowej społeczności żydowskiej. Czeka go sporo pracy, ale znalezienie genetycznego podobieństwa do starożytnych Lewitów stanowiłoby przełom. To znacząco wzmocniłoby teorię, że Arka przywędrowała do Etiopii. Badania genetyczne to ważny krok w poszukiwaniach Arki. Na drugim końcu świata naukowcy znaleźli ślad istnienia Boga zapisany w ludzkim DNA. Naukowy dowód potwierdzający istnienie Boga. Jedni szukają go w początkach wszechświata, inni w Afryce i na Bliskim Wschodzie. A jeśli najbardziej przekonujący dowód zapisano w ludzkim DNA? Najnowsze ustalenia genetyków wywołały ożywioną dyskusję, czy nie mamy aby zakodowanej potrzeby wiary w Boga. Biolog molekularny dr Dean Hamer odkrył gen Boga, stanowiący dowód na to, że wiara, a może nawet sam Bóg, są zakodowane w DNA. Naukowcy próbują bez powodzenia zdyskredytować Boga i nic nie wskazuje na to, by mieli odnieść sukces w tej materii. Nasza świadomość oczekuje zaspokojenia sfery duchowej. Powstaje pytanie o podłoże genetyczne tej skłonności. Dr. Hamer wpadł na trop zupełnym przypadkiem. Badałem wpływ genów na osobowość i orientację seksualną. Kwestionariusz wypełniany przez badanych zawierał pytanie o transcendencję. Dr. Hamer nazwał mistycyzmem skłonność do postrzegania świata w szerszych kategoriach niż tylko doczesne życie. Konkretne wyznanie jest całkowicie uwarunkowane środowiskowo. Natomiast skłonność do mistycyzmu ma w dużej mierze podłoże genetyczne. Ludzie częściej się modlą niż uprawiają seks. Hamer zbadał DNA 2000 osób różnych wyznań, a także niewierzących. Wyodrębniliśmy grupę genów powiązanych ze skłonnością do mistycyzmu. W trakcie dokładniejszych badań zespół doktora Hamera zidentyfikował konkretny gen determinujący skłonność do duchowych uniesień. To gen VMAT2, czyli transporter monoamin typu drugiego. Dla uproszczenia nazwaliśmy go genem Boga, ponieważ naszym zdaniem wpływa na ludzką zdolność, czy też skłonność do wiary w istotę wyższą. Czyżbyśmy mieli Boga wbudowanego w kod DNA? Skłonność do mistycyzmu to odrębna cecha, niezależna od skłonności do niepokoju czy innych badanych właściwości. Towarzyszy jej silna składowa emocjonalna,
przez co ludzie wierzą w najbardziej szalone lub najbardziej istotne rzeczy, w zależności od punktu widzenia. Stąd się wywodzą krzyżowcy i wspaniałe osiągnięcia kościołów, ale też te z gruntu złe. Heimer utrzymuje, że gen Boga działa niczym narkotyk, zalewając nasz mózg monoaminami, czyli neuroprzekaźnikami, regulującymi nastrój i postrzeganie. Monoaminy rozchodzą się po organizmie, wpływając na nasze reakcje emocjonalne. Każdy z nas ma w sobie gen VMAT2. Podobnie jak choćby gen warunkujący kolor włosów. W zależności od konkretnego alelu czy kombinacji z innymi genami mamy jasne lub ciemne włosy, ale też wyższą lub niższą skłonność do mistycyzmu. Im silniejszy gen VMAT2, tym większa skłonność do odczuwania obecności Boga. Zespół doktora Heimera odkrył też, że silna postać genu może zostać dodatkowo wzmocniona środkami halucynogennymi. Część psychodelików, jak psylocybina czy LSD, to analogii serotoniny. Przypominają ją budową, ale oszukują mózg. Sądzimy, że zmiany świadomości po narkotykach przypominają stany doświadczane przez ludzi w religijnych uniesieniach. Jezus wędrujący przez pustynię, czy też siedzący pod drzewem Budda, nagle zmienia się postrzeganie. Według Heimera reakcje chemiczne sterowane przez gen Boga mogą być przyczyną opisywanych w Biblii cudów, choćby gorejącego krzaka, widzianego przez Mojżesza. Mojżesz miał odlot. Działo się tak dlatego, że przemówił do niego Bóg albo też zjadł psychodelicznego grzybka w zupie. Nie znam przyczyny jego zachowania, ale zakładam, że miał podwyższony poziom monoamin w mózgu. Nie twierdzę, że doznania religijne są jak narkotyki. Mówię tylko, że w podobny sposób działają na mózg. Dzięki kopii genu Boga, która czyni podatniejszym na mistycyzm, całe życie czujemy się jak po odrobince psylocybiny. Nasz umysł łatwiej przyjmuje wszelkie uduchowione koncepcje. Dla wierzącego będzie to dowód, że Bóg dał nam gen, który nas przybliża do Boga i potwierdza jego istnienie. Ateista uzna zaś, że znaleźliśmy potwierdzenie, iż Boga nie ma, a jedynie umysł płata nam figle. Jeśli gen nie ma na celu zbliżenie nas do Boga, to dlaczego utrwalił się w procesie ewolucji? Naukowcy spekulują, że w społecznościach pierwotnych, wielbiących tego samego Boga lub bogów, aktywny gen Boga ułatwiał współpracę z grupą. Z tego względu mógł być korzystny ewolucyjnie. Istnieje również fizyczna korzyść z uduchowienia. Z wielu badań wynika, że religijni ludzie odrobinę dłużej żyją i szybciej wychodzą z choroby. To ułatwiałoby genowi Boga przetrwanie w puli genetycznej. Nie znamy jeszcze przyczyny tego zjawiska, lecz powstaje obszar, gdzie wiara przeplata się z nauką. Heimer uważnie się temu przygląda. Nauka i religia od wieków toczą ze sobą wojnę. W wielu kwestiach nauka zdecydowanie wygrała. Ziemia krąży wokół Słońca i nie jest centrum wszechświata. Ewolucja to nie mit, a ludzie są spokrewnieni ze zwierzętami. Religia zyskuje przewagę tam, gdzie chodzi o emocjonalne potrzeby człowieka. Nauka nie jest w stanie zmienić świadomości tak jak religia. Czy naukowcy wyjaśnią pochodzenie ludzkiej świadomości, czy pozostanie to kwestią wiary?
Szukamy odpowiedzi w trakcie pionierskich badań. Przez wieki ludzie szukają wyjaśnienia swojego istnienia. Odpowiedzią do tej pory był najczęściej Bóg. Postęp ostatniego stulecia kazał zakwestionować istnienie istoty wyższej. Nauka i religia wspólnie próbują ustalić, czy Bóg istnieje. Archeolodzy i wierzący szukają odpowiedzi w Biblii. Ten naukowiec sądzi, że klucz do zagadki znajdziemy bliżej, niż można by przypuszczać. Zajął się badaniami sił działających w głębi ludzkiego umysłu. Dr Andrew Newberg, szef działu badawczego medycyny zintegrowanej na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona, bada ludzki umysł pogrążony w kontemplacji Boga czy innych sił nadprzyrodzonych. Mamy okazję połączyć religię i naukę w niespotykany dotąd sposób. Te badania mózgu pozwalają na eksplorację naukową, ale też w kategoriach duchowych. Newberg obrazuje mózg za pomocą niewielkich dawek promieniowania, by obserwować zmiany zachodzące w trakcie modlitwy czy medytacji. Postanowiliśmy przebadać ludzi, którzy od wielu lat stosują rozmaite praktyki duchowe. Zaczęliśmy od osób wprawionych w buddyjskiej medytacji. Przebadaliśmy też grupę zakonnic, które modliły się od ponad 50 lat. Wykonaliśmy badania aktywności mózgu tych ludzi, kiedy odpoczywali i kiedy pogrążali się w medytacji czy modlitwie. Największe zmiany w trakcie praktyk duchowych obserwowaliśmy w płacie czołowym. Ta część mózgu jest bardzo aktywna, kiedy skupiamy na czymś uwagę. Z badań Newberga wynika, że modlitwa pobudza korę czołową niczym trudny problem matematyczny. U mnichów tybetańskich pobudzeniu ulegała kora wzrokowa, gdyż skupiali się na świętych przedmiotach. U pogrążonych w modlitwie zakonnic rozświetlała się natomiast część kory odpowiedzialna za funkcje werbalne. Całkiem sensownie, ponieważ powtarzały słowa modlitwy. Badania ujawniły też inny fakt. Przyglądaliśmy się również aktywności płata ciemieniowego zlokalizowanego z tyłu głowy. Odkryliśmy, że u osób pogrążonych w medytacji czy modlitwie ten obszar mózgu się wycisza. Płat ciemieniowy odpowiada za odbieranie impulsów z naszego otoczenia. Jego wyciszenie w trakcie badań oznaczało, że pacjenci doktora Newberga odrywali się od rzeczywistości i stapiali z wszechświatem. Przeżywamy takie uniesienia, ponieważ płat ciemieniowy się wyłącza, czołowy ulega zaś pobudzeniu. To doświadczenie pozwala się człowiekowi zatracić i wyłączyć normalną percepcję czasu i przestrzeni. Czy badania doktora Newberga dowodzą istnienia Boga? Robiłem rezonans zakonnicy, która twierdziła, że doświadcza obecności Boga. Wiem, jaką aktywność przejawiał jej mózg w takich chwilach, ale nie rozstrzygnę, czy Bóg rzeczywiście przy niej był. Badania wskazały nam, w jakich warunkach człowiek odnajduje Boga, czy też zatapia się we wszechświecie, tracąc kontakt z namacalną rzeczywistością. When we look at our material reality, we don't really see that overall connection.
Z ustaleń doktora Newberga wynika, że sposób funkcjonowania naszego mózgu przesądza o tym, czy jesteśmy wierzący, czy też nie. W trakcie badań polecono ateistom kontemplowanie idei Boga. U rozmyślającego o Bogu ateisty nie widać znaczącego wzrostu aktywności płata czołowego, jak to obserwowaliśmy u rozmodlonych zakonnic. Najwyraźniej ateiści nie bardzo umieją się do tego zabrać. Osoby niewierzące, obeznane z medytacją, poproszono o wprowadzenie się w rodzaj transu. Okazało się, że aktywność ich mózgów wygląda inaczej niż u zakonnic i mnichów pogrążonych w religijnych uniesieniach. Ateiści nie bardzo chcieli czy nie potrafili myśleć o Bogu. Możliwe, że nie doszło do pobudzenia płata czołowego, ponieważ nie byli w stanie się skupić na temacie i poświęcić mu z równym zaangażowaniem co wierzący badani, ponieważ go nie rozumieli. Czy to rozumienie to efekt wiary, czy jej przyczyna? Czy wiara jest zaprogramowana w mózgu? Czy Bóg istnieje, czy też nie? Czym jest nasz świat? Kiedy śnimy, zachowujemy się, jakbyśmy działali na jawie. Po przebudzeniu zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne zdarzenia nie miały miejsca w rzeczywistości. Doświadczenia religijne czy mistyczne przypominają nieco sen. Tworzą rzeczywistość, która wydaje nam się bardziej realna niż otaczający nas materialny świat. Czy Bóg istnieje tylko w naszych głowach, czy też płat czołowy umożliwia kontakt z istotą wyższą? Czy chodzi o coś poza mózgiem, czego nie wychwytuje rezonans, ale możemy potwierdzić to w inny sposób? Uważam, że warto i wręcz należy stawiać sobie takie pytania. Poszukiwania obecności Boga w ludzkim umyśle trwają. Inni wolą wypatrywać fizycznych śladów Jego bytności. Bob Corniuk szuka w Etiopii wyjątkowo cennego obiektu biblijnego – zaginionej Arki Przymierza. Złota skrzynia zawierająca tablice mojżeszowe zaginęła wieki temu. Jej odnalezienie potwierdziłoby prawdziwość starotestamentowych opowieści i być może doprowadziłoby nas do Boga. Corniuk wędruje wzdłuż Nilu aż do jego źródeł, jeziora Tana. Przeprawa na drugi brzeg zajmie 3 godziny. Częste burze i stada krokodyli zagrażają bezpieczeństwu podróżnych. Jeśli arka dotarła aż tutaj, niegościnne jezioro zapewniałoby ochronę przed intruzami. Trudno dostępna okolica stanowiłaby idealną kryjówkę dla relikwii. Na ogromnym jeziorze spotykamy trochę wysp, które mogą stanowić kolejne elementy naszej tajemniczej układanki. Około 50 kilometrów od lądu wyrasta zakazana wyspa. 12-metrowe urwiste brzegi stanowiłyby poważną przeszkodę dla potencjalnych złodziei Arki. Tana Kirkos przypomina naturalną fortecę. Jak pokonać tę ścianę i zabrać stąd Arkę? Na wyspie mieszkają mnisi, którzy nie lubią obcych. Strzegą przedmiotów, których obecność może wskazywać, że przechowywano tu Arkę przez 800 lat. Niektórych skarbów nie pokazywali nikomu obcemu, lecz Corniuk liczy na wyjątkowe potraktowanie. Odwiedzał już wyspę, by zdobyć zaufanie mnichów. Abba Gabriel mnie polubił. Ludzie uważają go za świętego. Poznamy jego wioskę i przedmioty, które mogą mieć związek z Arką Przymierza. Rzeczy znajdują się w zamkniętym skarbcu.
Tam przechowują skarby, królewskie korony czy inne przedmioty przywiezione z Jerozolimy wraz z Arką. Są naznaczone obecnością Boga. Te kruche naczynia służyły ponoć do składania ofiar z krwi przed Arką. Korniuk otrzymuje zgodę na zbadanie gomeru, czyli starożytnej misy, do której wlewano krew zwierząt ofiarnych. Ponoć wlewali tu krew i mieszali, by nie zakrzepła, a następnie spryskiwali nią wiernych na znak przebaczenia. Pokrapiali również Arkę. Mnisi nie zgadzają się na wywiezienie skarbów z wyspy, co utrudnia potwierdzenie ich autentyczności. Zdaniem Korniuka pasują do opisu biblijnych przedmiotów rytualnych. Nie stanowią rozstrzygającego dowodu, lecz wzmacniają teorię, że przywieziono tutaj Arkę. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że to rzeczywiście przedmioty wskazane w Biblii. Pasują jednak idealnie do starotestamentowego opisu. Wszystkie tropy ze znanych nam opowieści prowadzą na tę właśnie wyspę. Na Tanakirkos znajdujemy też inne wskazówki. Stoimy na skraju urwiska. Po obu stronach mamy wodę. Mnisi pokazali mi dziurę wybitą w kamieniu. Twierdzą, że osadzono w niej jeden z czterech pali namiotu spotkania. Te kamienie to dwa kolejne wsporniki. Wycięli je z granitowego bloku i przenieśli tutaj, na pamiątkę czasów, kiedy Arka spoczywała w namiocie spotkania. Te odkrycia wzmacniają teorię, że Arkę przywieziono na Tanakirkos. Korniuk szuka dowodów istnienia Boga. Tymczasem wielu wierzących zwraca się do Najwyższego o pomoc w walce z rakiem. Kiedy zawodzi medycyna, szukają ratunku u teksańskiego uzdrowiciela. Czy jego sukcesy to efekt modlitwy, czy też placebo? Poszukując dowodów na istnienie Boga, neurobiolodzy badają zależności między duchowością i ludzkim mózgiem. Dr Andrew Newberg użył tomografii komputerowej, by wykazać zmiany zachodzące w mózgu człowieka pogrążonego w modlitwie lub medytacji. Ustalił, że za doznania natury duchowej odpowiada płat czołowy. Czy mózg ma też moc uzdrawiania? Od zarania ludzkości wierzono w uzdrawiającą moc modlitwy. Od dawna istnieją też uzdrawiacze modlitwą. Ich działania budzą sceptycyzm, lecz wyniki uzyskiwane przez niektórych każą się poważniej zastanowić nad sprawą. Oczekujący na spotkanie z doktorem Isamem Neymim wierzą, że przemawia przez niego sam Bóg. To prawdziwy cud. Lekarz-anestezjolog został uzdrawiaczem. To określenie wskazuje, że sam kogoś uzdrawiam, ale ta moc nie pochodzi ode mnie. Neymi utrzymuje, że jest pośrednikiem dla uzdrawiających sił. Moja praca dowodzi istnienia Boga. Jego zdaniem tysiące wyleczonych stanowią potwierdzenie, że wiara i nauka mogą podążać ręka w rękę. Nie oddzielam Boga od nauki. Lecząc ludzi, mogę się też za nich modlić.
Wielu pacjentów doktora Neimiego wyczerpało możliwości konwencjonalnej medycyny. Mam raka jajnika i liczę na cud. Leki nie działają. Przeszłam 3 operacje. Modlę się o cud. Rokowania wyglądają fatalnie, ale relacje dawnych pacjentów przynoszą chorym nadzieję. Weźmy Kathy Kuak, cierpiącą na raka płuc. Nie zapomnę chwili, kiedy doktor Neimi się nade mną modlił. Poczułam, jak płuca się rozprężają jak nigdy wcześniej. Nabrałam największy haust powietrza w całym swoim życiu. Oddychałam z łatwością, a płuca spełniały swoją rolę. Taking these big breaths and it just opened up. I couldn't believe it. Miała właściwe nastawienie, dlatego szybko dostąpiła uzdrowienia. Badania zrobione tydzień po wizycie u doktora Neimiego potwierdziły zniknięcie guza. Onkolog nie znajdował żadnego wytłumaczenia. Powiedział, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Rak zniknął. Doświadczyłaś cudu i nie daj sobie wmówić niczego innego. To rzeczywiście cud. Ale czy zarazem skutek Bożego miłosierdzia? A może efekt placebo, który skłonił mózg do wyleczenia choroby? Głębokie duchowe przeżycia powodują zmiany ciała i umysłu. Dochodzi do modyfikacji układu odpornościowego, a także odmiennych reakcji organizmu na rozmaite czynniki. Wielu naukowców odrzuca efekt placebo. Tymczasem ma on olbrzymi wpływ na pracę naszego mózgu. Nie wiemy, czy Kathy wyzdrowiała dzięki rzeczywistemu boskiemu miłosierdziu, czy za sprawą działania genu Boga. Bez względu na to, czy cudowne uzdrowienia to dowód na boską ingerencję, czy jedynie potwierdzenie potęgi efektu placebo, nie ustają poszukiwania naukowych dowodów na istnienie Boga. Specjaliści z całego świata poszukują zaginionych religijnych artefaktów, by dowieść prawdziwości słów zawartych w Biblii, a tym samym istnienia Boga. Informacje na temat Arki Przymierza przywiodły Boba Korniuka do północnej Etiopii, gdzie zbada dowody łączące Arkę z wyspą Tanakirkos. Pozwolono mu obejrzeć pewien dokument. Rozsypujący się ze starości. Księga ma 1700 lat, jest poczerniała, oprawiono ją w skórę. Znajduje się w niej rysunek, który potwierdza teorię Korniuka, że Arka przebywała na wyspie. Zauważyłem niezwykłą ilustrację przedstawiającą Maryję i Jezusa na Tanakirkos. Po co Jezus przybył na wyspę? To zagadka dla naukowców. Chrystus wrócił z Egiptu do Jerozolimy w wieku 12 lat i od razu udał się do świątyni. Powiedział, a gdzie miałbym być? Tutaj widzimy, jak przybywa na wyspę, gdzie przechowywano namiot spotkania i Arkę Przymierza. Oto pisemny dowód sprzed 1700 lat. Przekazywana z pokolenia na pokolenia opowieść o Tanakirkos potwierdza tekst księgi. Wierzycie, że Jezus był na wyspie? 3 miesiące i 10 dni. Zapisano to w księgach. Maryja, Jezus, obrazek i relacje. Stara ilustracja to cenny trop. Jeśli Jezus przypłynął na tę niegościnną wyspę, to musiał mieć po temu istotny powód. Korniuk uczynił kolejny ważny krok. Tymczasem naukowcy nadal szukają śladów boskiej obecności w naszych umysłach.
Ponad 50 lat temu naukowcy włączyli się w poszukiwania dowodów na istnienie Boga. Kosmolodzy wyłuskują tropy w teoriach powstania wszechświata. Tymczasem neurobiolodzy zaglądają w głąb ludzkich mózgów, wykorzystując najnowsze zdobycze technologii. Sprawdzają, czy nasze relacje z Bogiem są determinowane procesami chemicznymi zachodzącymi w mózgu. W 1962 roku doktorant z Harvardu postanowił sprawdzić, czy substancje podawane do mózgu zmienią postrzeganie Boga przez badanych. Nazywamy to eksperymentem z kaplicy Marsz. Naukowiec chciał sprawdzić, czy pod wpływem środków halucynogennych religijni badani doświadczą bezpośredniej bliskości Boga. Eksperyment przeprowadzono za czasów Timothy'ego Leary'ego, zanim wprowadzono zakaz podawania środków psychodelicznych. Wziął wierzących studentów i podzielił ich na dwie grupy. Pierwszej podał psylocybinę, czyli bardzo silny narkotyk. Psylocybina wywołuje halucynacje, zwiększając ilość serotoniny uwalnianej przez płat czołowy, który zawiaduje naszymi emocjami. Płat czołowy aktywizuje się również w trakcie modlitwy i medytacji. Grupie kontrolnej podał lek, od którego się spocili, ale nie mieli halucynacji. Wszyscy badani poszli na nabożeństwo wielkopiątkowe w kaplicy i wysłuchali kazania bardzo znanego w Harvardzie kapłana. Dla osób, które zażyły placebo, nabożeństwo niczym się nie wyróżniało. Natomiast wielu badanych po psylocybinie doświadczyło samotranscendencji. Mieli wrażenie bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Wiele tygodni później spytał uczestników badania, na ile pamiętają przeżywane w trakcie nabożeństwa emocje. Okazało się, że dla studentów po psychodelikach tamten dzień jawi się jako moment przełomowy w życiu. Dla grupy kontrolnej było to zwykłe nabożeństwo, nic więcej. Osoby, które zażyły psylocybinę, odczuwały skutki eksperymentu przez długi czas. 20 lat później znaczna część utrzymywała, że doświadczyła wtedy wewnętrznej przemiany. Niektórzy wspominali bezpośredni kontakt z Bogiem. Wyniki eksperymentu z kaplicy Marsz potwierdzają badania mózgu doktora Newberga, który ustalił, że za postrzeganie Boga odpowiada płat czołowy, a głębia przeżyć nasila się pod wpływem modlitwy, medytacji czy nawet środków psychoaktywnych. Czy intensywne doznania wywołują iluzję, którą przypisujemy siłom nadprzyrodzonym, czy też pobudzają część mózgu, która ma nam ułatwiać kontakt z Bogiem? Dalsze badania płata czołowego mogą rozstrzygnąć wątpliwości. Bob Korniuk szuka innego dowodu na istnienie Boga, zaginionej Arki Przymierza. Trop zawiódł go wzdłuż Nilu do żydowskiej wioski i dalej do jeziora Tana. Z wyspy Tanakirkos podróżnik jedzie do miasteczka w północnej Etiopii, kierując się wskazówkami pradawnej legendy. Wyprawa dobiega końca. Wylądowaliśmy w przykurzonym Aksum. Jeszcze 1500 lat temu to rolnicze miasteczko było tętniącą życiem stolicą Królestwa Aksum, które zdominowało handel w całej północnej Afryce i nie ustępowało potęgom Rzymowi. Tutejsi królowie uwielbiali się chwalić bogactwem, chętnie gromadzili skarby. W IV wieku naszej ery król Aksum zdobył ponoć najwspanialszy łup chrześcijańskiego świata. Ezana popłynął na Tanakirkos i przywiózł stamtąd Arkę. W ruinach kościoła, zbudowanego przez króla Ezanę, Korniuk znajduje dowody na potwierdzenie swojej teorii. Na kamieniach, starożytnym dialektem etiopskim, opisano kradzież Arki i przywiezienie jej do miasta.
Spacerujemy po fundamentach najstarszego kościoła w subsaharyjskiej Afryce. W IV wieku naszej ery król Ezana umieścił tutaj Arkę Przymierza. Dowiedziałem się od mnichów, że spoczywała na tej platformie. Była tu przez 700 lat. Z ustaleń archeologów wynika, że wznosiła się tu kiedyś bazylika. Idealne miejsce do przechowywania świętości. Zachowały się przepiękne, rzeźbione motywy, które ozdabiały ściany kościoła. To zapewne chrzcielnica lub basen, w którym kapłan obmywał się przed wejściem do kaplicy Arki Przymierza. Kościół został splądrowany przez muzułmanów w XVI wieku. Według legendy strażnicy Arki ukryli ją, by następnie przenieść do kościoła Matki Bożej z Syjonu. W trakcie przebudowy w 1965 roku kościół stał się ufortyfikowaną katedrą. Zbudowano potężny bunkier, by chronić cenny skarb. Podobnie jak Etiopczycy, głęboko wierzę, że właśnie tam spoczywa Arka Przymierza. Mieszkańcy Aksum uważają, że Arka i tablice dziesięciorga przykazań ukryto w pilnie strzeżonych katakumbach. Oddział stworzony z wiernych stanowi pierwszą linię obrony. Ochotnicy z bronią palną czuwają w pobliżu świątyni przez całą dobę. Mówi, strzegę kościoła od 6 lat. Starannie pilnujemy bezpieczeństwa. Gdyby intruz prześlizgnął się między strażnikami, to natknie się na dalsze zabezpieczenia. To nie jest tylko duży kościół z najświętszą kaplicą ukrytą gdzieś z tyłu. Prowadzi do niej prawdziwy labirynt korytarzy. Betonowe korytarze są wąskie i skręcają pod kątem prostym. Nie sposób przenieść tędy sporej Arki Przymierza. Najpotężniejszą ochronę stanowi zapewne legenda na temat właściwości Arki. Etiopczycy wierzą, że ma potężną moc, która zabije każdego, kto zbliży się w nieczystej intencji. Nieszczęśnik spłonie żywcem, gdyż Arka ma właściwości, jakich nie sposób sobie nawet wyobrazić. Niespełna 10 lat temu trzech zakonników wślizgnęło się do komnaty, gdzie stoi Arka. Jeden zmarł na miejscu, następny 2 tygodnie później. Przyleciałem tutaj natychmiast po otrzymaniu informacji. Spotkałem się z rodziną tego człowieka i byłem na jego grobie. Trzeci mnich ma wyjątkowo słaby wzrok, więc przeżył. Nie wierzę, żeby Arka miała aż taką moc. Podejrzewam raczej, że ci ludzie wpadli w pułapkę własnych umysłów. Od urodzenia słyszeli, że Arka jest obdarzona bezkresną mocą. Tylko jeden człowiek ma prawo regularnie oglądać Arkę. Czy stanowi klucz do ujawnienia boskiej obecności na Ziemi? Od procesów chemicznych w mózgu po badanie dalekich gwiazdozbiorów. Nauka poświęca wiele uwagi poszukiwaniu dowodów na istnienie Boga. Badacze i archeolodzy korzystają z najnowszych technik, by odnaleźć najcenniejszy opisywany w Biblii obiekt – Arkę Przymierza. Dzięki niej moglibyśmy potwierdzić, że Bóg istnieje. Bob Corniuk dotarł do kościoła w Etiopii. Podróżnik wierzy, że za tymi murami ukryto najcenniejszy zabytek w historii – Arkę Przymierza. Ten mnich jest ponoć jedyną osobą na świecie, której wolno podchodzić do Arki. Nosi tytuł strażnika. Strzeże Arki.
Nie wolno mu opuszczać murów klasztoru. Do końca życia nie wyjdzie za tę kratę. Gdyby arki tu nie było, to po co ten cyrk z kolejnymi strażnikami uwięzionymi na terenie katedry? Strażnik rzadko rozmawia z nieznajomymi, ale dzięki długotrwałym negocjacjom ze starszyzną Aksum Korniuk uzyskał zgodę na spotkanie. Oto unikatowe nagranie rozmowy przez niewielką furtkę na tyłach klasztoru. Czy zdrowie pozwala ci modlić się przy arce? Nadal się modlę. Po kilkuminutowej rozmowie strażnik wraca na swoje stanowisko. Korniuka dzieli zaledwie parę metrów od rzekomej kaplicy arki, ale nie ma szans na zmniejszenie tego dystansu. Rozmawiałem ze strażnikiem. Patrzyłem w oczy, które zapewne podziwiają codziennie Arkę Przymierza. Korniuk liczy na to, że znajomość ze starszyzną Aksum i strażnikiem Arki pozwoli mu kiedyś obejrzeć cenny skarb. Arka to najbardziej upragniony artefakt archeologii. Gdyby ktoś zaproponował mi zerknięcie na Arkę, nie wahałbym się nawet sekundy. To najwspanialsze znalezisko w historii. Poszukiwania dowodów na istnienie Boga zahaczają o największe obiekty w kosmosie i te najmniejsze. Grenoble we Francji. Na głębokości 150 metrów na granicy dwóch państw znajduje się olbrzymie laboratorium. To tutaj trwają prace nad czymś, co może dowieść istnienia Boga na równi z Arką Przymierza, maleńką subatomową cząstką zwaną Bożą cząstką. Fizycy określają ją mianem bozonu Higgsa. Ta cząstka może stanowić brakujące ogniwo w naszych rozważaniach. Zakładamy, że ułatwi nam zrozumienie budowy wszechświata, co może też zmienić kierunek debaty dotyczącej istnienia Boga. Istnieją cząstki dwóch rodzajów, przenoszące materię i energię. Jeśli cząstki energii się zderzą ze sobą, powstaną bozony. Jeszcze przed odkryciem bozonu Higgsa fizycy zakładali, że stanowi on cząstkę nadającą wszystkiemu masę. Bozon Higgsa zasadniczo się różni od innych cząstek. Przede wszystkim występuje nawet w próżni. Umożliwia ruch innym cząstkom i nadaje masę elektronom czy kwarkom. W pewnym sensie przypomina wodę, powietrze albo melasę. Stawia lekki opór, kiedy się poruszasz. Powietrze rozcinasz błyskawicznie. Woda czy syrop spowalniają twój ruch. W uproszczeniu, tak właśnie zachowuje się bozon Higgsa wobec pozostałych cząstek. Odnalezienie bozonu Higgsa powinno ułatwić wyjaśnienie wielkiego wybuchu i powstania wszechświata. Do badań drobnych cząstek używa się akceleratorów cząstek. By odnaleźć boską cząstkę, powstał największy z nich z zakrzywionym tunelem o długości 27 km. Nazywamy go Wielkim Zderzaczem Hadronów. Wielki zderzacz wyposażono w najbardziej precyzyjne urządzenia, jakie znamy. Rozpędzamy protony niemal do prędkości światła. Nie liczy się tu szybkość, lecz energia. Rozpędzona cząstka ma 1000 razy większy ładunek energii niż zwykły proton. W Wielkim Zderzaczu Hadronów zderzają się ze sobą przeciwbieżne wiązki protonów. Rozpadają się wtedy na jeszcze drobniejsze cząstki, w tym bozony.
Zderzenie protonów uwalnia taki ładunek energii, że dochodzi do swoistego wybuchu cząstek elementarnych. Protony składają się z kwarków i gluonów. W wyniku zderzenia jeden z kwarków czy gluonów wpada na kwark czy gluon innego protonu. Widzimy efekt jakby prysznica. Urządzenia wielkiego zderzacza są w stanie wychwycić większość cząstek elementarnych. Potwierdzenie istnienia boskiej cząstki może się okazać przełomowe dla losów świata. Bozon Higgsa stanowi podstawę teorii wszystkiego, która wyjaśnia powstanie materii. Jeśli przewiniemy film o losach wszechświata do tyłu, teoria wszystkiego wyjaśni nam dokładnie przebieg Wielkiego Wybuchu. Naukowcy przesuwają coraz dalej granice wiedzy, co pozwala nam zapuszczać się coraz dalej w poszukiwaniu istnienia Boga. Pęd do poznania sekretów wszechświata doprowadził do powstania największego urządzenia w dziejach ludzkości – Wielkiego Zderzacza Hadronów. Wiązki cząstek subatomowych zderzają się ze sobą, uwalniając energię niczym tuż po wielkim wybuchu. Dzięki temu naukowcy mogą zbadać tak zwane cząstki elementarne. Einstein ogłosił, że E równa się mc kwadrat. Energia jest proporcjonalna do masy. Jeśli zamierzamy stworzyć cięższe cząstki, potrzebujemy więcej energii, a co za tym idzie, jeszcze większych urządzeń. Wiele wysiłku, by odnaleźć hipotetyczny bozon Higgsa, zwany też bożą cząstką. Istnienie tej cząstki elementarnej potwierdza naszą wiedzę z zakresu fizyki kwantowej, elektromagnetyzmu i fizyki cząstek. Odkrycie bozonu Higgsa to triumf ludzkiej wyobraźni. To ostatnia składowa modelu standardowego fizyki cząstek. Ten model nie wyjaśnia jeszcze wszystkiego. Nie uwzględnia grawitacji, choć przecież ta istnieje. W Wielkim Zderzaczu nie szukamy jedynie bozonów Higgsa, ale też badamy inne zjawiska. Fizycy mają nadzieję stworzyć teorię wszystkiego. Model standardowy z powodzeniem wyjaśnia znane nam oddziaływania. Gdybyśmy zdołali wpisać w to jeszcze grawitację, zyskalibyśmy model tłumaczący wszelkie zjawiska. Naukowcy liczą na to, że boża cząstka pozwoli stworzyć teorię wszystkiego, równanie, które opisze wszystkie oddziaływania podstawowe. Grawitację, która odpowiada za ewolucję gwiazd i galaktyk, oddziaływania słabe i silne, wiążące ze sobą składowe materii. Wreszcie oddziaływania elektromagnetyczne, odpowiadające za światło, reakcje chemiczne i wreszcie życie. Znaczenie teorii wszystkiego jest takie, że wyjaśnia absolutnie wszystko. Innymi słowy, wyznacza zasady, które pasują do wszelkich zdarzeń z historii wszechświata. Nie istnieją żadne wyjątki ani odstępstwa. Nie ma już niczego więcej i niczego mniej. Teoria wszystkiego pomogłaby nam zrozumieć, jak powstał wszechświat. Powinna stworzyć spójną wizję, gdzie zmieści się mechanika kwantowa i grawitacja. Dzięki temu wyjaśnimy Wielki Wybuch. W grę wchodziły cząstki elementarne, więc potrzebujemy mechaniki kwantowej. Wszechświat błyskawicznie się rozszerzał, więc przyda się grawitacja. Jeśli teoria wszystkiego wyjaśnia powstanie wszechświata, to czy zakłada istnienie jego stwórcy? Odnalezienie teorii, która wyjaśni wszelkie prawidłowości rządzące naszym światem, może zamykać temat lub też prowokować do pytania, czy stoi za tym jakaś wyższa inteligencja. Niektórzy uważają, że teoria wszystkiego pozbawi nas Boga, gdyż nauka rozwieje wszelkie wątpliwości. Dla innych ta teoria stanowi potwierdzenie istnienia Boga i wszechświata
dostrojonego do życia. Wszechświat się rozszerza wedle określonego planu i porządku. Energia przemienia się w materię, która zyskuje wiele form i daje początek życiu. Einstein używał języka wywodzącego się z religii. Nie wierzył w świadomego Boga, odrębnego od fizycznego świata. Uważał jednak prawa fizyki za Boży plan. Naukowcy prowadzą wiele prób w Wielkim Zderzaczu Hadronów, by zbadać boską cząstkę. Na całym świecie trwają prace, które mają wyjaśnić zagadkę istnienia Boga, od cząstek elementarnych po krańce Wszechświata. Od Arki Przymierza po boski plan stworzenia. Nie ustajemy w poszukiwaniach Boga. Czy nauka dowiedzie istnienia Boga? Nie na tym etapie. Ustalimy to nie poprzestając na religijnej perspektywie, lecz odwołując się do badań naukowych. Samo poszukiwanie Boga to nieodłączna cecha ludzkiego gatunku. Odpowiedź na pytanie o istnienie Boga zmieniłaby nasze życie, dlatego wciąż jej szukamy. Czy tutaj znajdziemy wyjaśnienia? Albo tutaj? W każdej chwili możemy dokonać odkrycia, które przybliży nas do odpowiedzi. Granice nauki przesuwają się coraz dalej, co skłania do rozważań, ile naprawdę chcemy wiedzieć. Luki, które wypełniał dotąd Bóg, coraz bardziej się kurczą. Jaką drogę wybierzemy? Czy uznamy, że wszelkie zjawiska tego świata wyjaśni nauka? Zgoda. Najpotężniejsze umysły próbują rozwikłać ten dylemat. Sama nauka nie nadaje znaczenia naszemu życiu. Nie określa, co jest dobre, a co złe. Dyskusje na ten temat należy jednak toczyć, odnosząc się do rzeczywistego świata. Jeśli nie w Bogu, to znajdziemy sens gdzie indziej. Wielu naukowców uważa, że ich osiągnięcia zmniejszają przepaść między nauką i wiarą. Patrzenie na świat jedynie z perspektywy naukowca przypomina oglądanie rzeczywistości tylko jednym okiem. Wiara stanowi to drugie oko, które pozwala nam oceniać świat wielowymiarowo, doceniając jego bogactwo. Wersja polska, Master Groove Studio.